Fundusz zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam. Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle zapraszam na przegląd tygodnia. Zacznę od tego, co Państwu ostatnio obiecałem. Dzisiaj chciałbym Państwu ujawnić parę fragmentów z aneksu do raportu z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. No, dokument, wokół którego narosły legendy. Antoni Macierewicz, moim zdaniem, stworzył go tak, żeby mieć potem możliwość szantażowania swoich przeciwników politycznych. No, jak to dokumenty, z czasem wszystkie wychodzą na światło dzienne. Ja dzisiaj wybrałem dla Państwa dwie historie, które wydają mi się tam dość ciekawe. Pierwsza dotyczy zaniechań, jakie miały miejsce w Wojskowej Akademii Technicznej. Tam powstawały rozmaite projekty badawcze, które miały służyć wzmocnieniu technologicznego polskiego wojska. Tam rozmaite systemy nowoczesne dla armii opracowywano. Jak się okazało, jak odkryła komisja weryfikacyjna w WSI, to tam dochodziło tak naprawdę do sprzedawania tych projektów technologicznych i badań przez kontrwywiad WSI w ręce rosyjskie. No i oczywiście Macierewicz nie byłby Macierewiczem, gdyby w tej sytuacji nie znalazł winnego w szeregach drugiej strony politycznej. Oczywiście znalazł go w osobie Bronisława Komorowskiego. Bronisław Komorowski jest jednym z kilku głównych negatywnych bohaterów tego dokumentu. A tu taki fragment ciekawy chciałbym Państwu przeczytać. Wojskowe służby informacyjne, które odpowiedzialne były za kontrwywiadowczą osłonę technologii rozwijanych w ramach projektów badawczych na Wojskowej Akademii Technicznej, same przekazały je w obce ręce. Odpowiedzialność za to ponosi nie tylko ówczesny szef WSI, ale także były szef MON. Bronisław Komorowski w sposób szczególny traktował wszystkie kwestie związane z VAT i interesami tej uczelni. Działo się tak zwłaszcza w okresie, gdy kierownictwo w WSI sprawował generał Tadeusz Rusak, były dowódca kompanii czołgów przygotowanej do spacyfikowania kopalni Wujek. Do pacyfikacji kopalni zgłosił się jako ochotnik, a następnie współpracownik WSW w Opolu, rekomendowany w 1990 roku przez Bronisława Komorowskiego na stanowisko szefa delegatury UOP w Krakowie, w efekcie mianowany przez Andrzeja Milczanowskiego na to stanowisko. Sprawa jest o tyle ciekawa, proszę Państwa, że nie zakończyła się żadnym postępowaniem prokuratorskim ani wyrokiem sądowym. No jeżeli mamy ustalenie jakiegoś ciała państwowego, w tym przypadku Komisji do Spraw Wojskowych Służb Informacyjnych, że dochodziło do bardzo poważnego przestępstwa, bo przecież z tego, co ja Państwu przeczytałem, to wynika, że Antoni Macierewicz wszedł w posiadanie jakichś dowodów na działanie w Wojskowej Akademii Technicznej siatki szpiegów. Nie zainteresowała się tym prokuratura. No, ja mam takie pytanie, dlaczego to się ukrywa przed opinią publiczną tyle lat? Co w tych informacjach jest tak tajnego, że nie można tego upublicznić? Bo moim zdaniem bezpieczeństwu państwa sprzyja nie ukrywanie takich informacji, tylko ich wyjaśnianie w tym przypadku na drodze procesowej. Przecież takie informacje natychmiast powinny trafić do prokuratora, który powinien wszcząć śledztwo i odpowiedzieć na pytanie, czy pan Macierewicz zwariował, czy rzeczywiście na głównej wojskowej uczelni technicznej mieliśmy do czynienia z siatką szpiegów, która wykradała technologie opracowywane dla wojska i przekazywała je w ręce obce, czytaj, w ręce rosyjskie. A jeżeli to było prawdą, no, tak by z tego wynikało, no to trzeba było wskazać osoby za to odpowiedzialne. No tutaj Antoni Macierewicz wskazuje Bronisława Komorowskiego. No, gdzie był prokurator? Bo jakoś nie słyszę nic o śledztwach w tej sprawie. Druga ciekawa historia, którą dzisiaj uznałem za wartą przytoczenia, to jest historia próba szantażu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj Macierewicz i jego wspólnicy się odwoływali do historii, jaka miała miejsce kiedyś tam w siedzibie głównej Wojskowych Służb Informacyjnych. Wszystko to się stało jawne dzięki zeznaniom niejakiego pułkownika Orzechowskiego, który działał w strukturach tzw. Komisji Oczkowskiego. Komisja Oczkowskiego to była taka dziwaczna komisja w strukturach Wojskowych Służb Informacyjnych, która się miała zajmować teoretycznie bezpieczeństwem wewnętrznym, a zajmowała się czymś dokładnie innym, czyli ochroną
nietypowych i nie zawsze legalnych interesów funkcjonariuszy w WSI. Posłuchajcie Państwo. W materiałach zgromadzonych w teczce dokumentującej działania tzw. Komisji Oczkowskiego, powołanej na rozkaz szefa WSI pułkownika Marka Dukaczewskiego, znajduje się oświadczenie pułkownika Grzegorza Orzechowskiego z dnia 12 grudnia 2001 roku, w którym poinformował, że w grudniu 2000 podpułkownik Janusz Mazur otrzymał od kierownictwa ZZT WSI zadanie zgrania z poczty głosowej telefonu komórkowego nieznanego posła rozmowy informacji. Rzekomo miało chodzić o groźbę. Podpułkownik Janusz Mazur z wyznaczonym przez siebie porucznikiem Bogdanem Budziakiem i kapitanem Piotrem Maskiewiczem w towarzystwie starszego oficera z centrali MON udali się do Sejmu RP. Tam zostali zaprowadzeni do jednego z pokoi hotelowych na piętrze, gdzie przyszedł właściciel telefonu i wskazał pozostające na tzw. poczcie głosowej nagranie. W jego obecności kapitan Maskiewicz zgrał wskazaną rozmowę. Po zarejestrowaniu i sprawdzeniu jakości odtworzonej wiadomości telefon został zwrócony właścicielowi. Skasował on z telefonu przedmiotową wiadomość i opuścił pomieszczenie. Z tego nagrania sporządzono stenogram. Notatkę wraz ze stenogramem i kasety przekazano Zarządowi Zabezpieczenia Technicznego WSI. Według pułkownika Orzechowskiego materiały te zostały przekazane dalej jednemu z zastępców szefa WSI. Podczas wysłuchania kapitan Maskiewicz zaprzeczył, by w czasie wizyty w Sejmie doszło do jakiegokolwiek zgrania rozmowy z komórki. Twierdził, że fakty takie nie miały miejsca, a on z pewnością ich nie pamięta. Inaczej zeznawał jego ówczesny towarzysz Bogdan Budziak. Nagranie na poczcie głosowej dotyczyło reformy szkolnictwa wojskowego, a mówiącym był szef Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON Krzysztof Borowiak. Adresatem wiadomości był Stanisław Głowacki, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Krzysztof Borowiak wyraził głębokie niezadowolenie z faktu, iż nie zaproszono go jako przedstawiciela MON w tej materii na spotkanie odnośnie szkolnictwa wojskowego oraz uzyskanej z mediów informacji, iż bez jego obecności bądź jego przedstawicielstwa podejmowano jakiekolwiek decyzje odnośnie szkolnictwa wojskowego. W dniu 31 stycznia 2001 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, na którym dyskutowane miały być propozycje zmian w szkolnictwie wojskowym w wyniku szerokiego otworzenia Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowej Akademii Medycznej. Rozważano m.in. koncepcję fuzji tych uczelni z ich cywilnymi odpowiednikami. Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Głowacki. Podsekretarz stanu w MON, Robert Lipka, przedstawił koncepcję przekształceń, która w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej została złożona przez przedstawicieli Sztabu Generalnego. Spowodowało to ostry protest szefa Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON Krzysztofa Borowiaka. Według podziału kompetencyjnego obowiązującego w resorcie obrony narodowej, to jego departament winien w imieniu ministerstwa przedłożyć projekt proponowanych zmian, lecz nie został o takich pracach poinformowany. Ponadto stanowisko Departamentu Szkolnictwa Wojskowego było całkowicie odmienne od tego przedstawionego przez Sztab Generalny. Zastosowane rozwiązania uznał za niedopuszczalne i zażądał stosownych wyjaśnień. Ta interwencja spowodowała zamknięcie posiedzenia. Po posiedzeniu został wezwany przez ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Na spotkaniu minister otworzył mu dostarczony przez szefa WSI zapis wiadomości, jaką zostawił na skrzynce głosowej Stanisława Głowackiego. Na tej podstawie został oskarżony o działanie sprzeczne z interesami Ministerstwa Obrony Narodowej i ingerowanie w sprawy, które nie powinny go dotyczyć. Bronisław Komorowski przedstawił mu ultimatum. Albo poprze projekt zmian dotyczących przekształceń w VAT, albo zostanie zwolniony. Nie wiadomo, czyje interesy reprezentował Bronisław Komorowski. Jednak fakt, że nie skonsultował swoich propozycji z departamentem, który winien był być ich autorem, wskazuje, że wykorzystując posiadaną pozycję próbował wdrożyć rozwiązania korzystne tylko dla określonej grupy interesów. Nie można wykluczyć, że zastosowany szantaż miał związek z malwersacjami grupy przestępczej skupionej wokół Fundacji Pro Civili, która wyłudziła z VAT kwotę blisko 400 milionów złotych. Współodpowiedzialnymi za nie był właśnie Bronisław Komorowski, który de facto prowadził działania osłonowe dla Fundacji Pro Civili. Użycie WSI do uzyskania nagrania telefonicznej rozmowy z przewodniczącym komisji sejmowej, a następnie używanie tego nagrania jako narzędzia presji na podwładnych, pokazuje zarówno rolę WSI, która była używana do rozgrywek politycznych, jak i wagę interesów prowadzonych na VAT dla ówczesnych polityków. No, to jak Państwo widzicie, dwie ciekawe historie opisane przez Antoniego Macierewicza w aneksie do raportu z weryfikacji WSI. Oczywiście opisane w taki sposób, żeby palcem pokazać jako winnego Bronisława Komorowskiego, czyli przedstawiciela obozu wrogiego Prawu i Sprawiedliwości. Rodzi się teraz pytanie, bo Państwo sobie wysłuchaliście tej historii, co takiego jest w niej tak strasznie ważnego dla bezpieczeństwa państwa, że ten dokument, tą treść zawierającą jeszcze szereg innych podobnych historii, ujawnia się, ukrywa się przez kilkanaście lat przed opinią publiczną.
Coś zdumiewającego. Tu, moim zdaniem, chodziło nie o żadne bezpieczeństwo państwa, tylko chodziło o stworzenie dokumentu, którego ujawnienie w odpowiednim momencie mogłoby zostać wykorzystane jako atak na przeciwników politycznych, czyli w tym przypadku na polityków Platformy Obywatelskiej, bo z bezpieczeństwem państwa nie ma to zupełnie nic wspólnego. Wręcz odwrotnie, jest to pretekst. Bezpieczeństwo państwa jest tu pretekstem, a więc de facto mamy tutaj działanie do czynienia z posługiwaniem się bezpieczeństwem państwa jako pretekstem do rozmaitych brudnych, paskudnych gier politycznych. Ja nie bronię tutaj Bronisława Komorowskiego, bo to jest polityk, który ma bardzo dużo za uszami, co jasne, ale chcę państwu zwrócić uwagę na pewną rzecz. Otóż powstaje dokument, który się nazywa raport z weryfikacji WSI, który jest potem ujawniany przy opinii publicznej, przy, prawda, wielkim, w świetle Jupiterów, przy wielkim zainteresowaniu na news dnia niemalże, a potem sporządza się aneks, którego się opinii publicznej nie chce ujawnić. I te paręnaście lat, które się go nie chce ujawniać, trzymano przed opinią publiczną w tajemnicy takie historie jak te, którą państwu przed chwilą zacytowałem. No, można powiedzieć, zabawy gówniarzy. Po prostu jedni udają, że likwidują komunistyczną służbę specjalną, drudzy udają, że prawda, robią jakieś działania dla bezpieczeństwa państwa, a summa summarum okazuje się, że chodzi o to, żeby mieć coś, czym można będzie postrzelać do politycznych przeciwników. Jedna wielka żenada. Mamy początek polsko-ukraińskiego konfliktu gospodarczego. Otóż na granicy polsko-ukraińskiej w Medyce po stronie polskiej rolnicy zaczęli blokować tiry wjeżdżające od strony ukraińskiej z produktami rolnymi, a Ukraińcy odpowiedzieli tym samym i po stronie ukraińskiej zaczęli blokować tiry wjeżdżające z produktami polskimi. A co tutaj chodzi? Chodzi o decyzję Komisji Europejskiej, która w zeszłym tygodniu ogłosiła, że nie będzie jednak wspierać finansowo dotacjami polskich rolników, którzy ucierpieli wskutek tego, że otwarte zostały granice zewnętrzne Unii Europejskiej na ukraińskie produkty rolne. Dlaczego te granice zostały otwarte? No dlatego, że Unia Europejska doszła do wniosku, że trzeba wspierać ukraińskie rolnictwo, żeby wspierać Ukrainę broniącą się przed Putinem, i w związku z tym nakazała w zasadzie krajom członkowskim otworzyć granice zewnętrzne, po to, żeby ukraińskie produkty mogły tutaj przyjeżdżać i być sprzedawane, żeby Ukraińcy mogli sprzedawać swoje produkty, mieć pieniądze, które będą wykorzystywane do walki z Rosjanami. No, rezultat jest taki, że z jednej strony wybuchła afera zbożowa, że wjeżdżały do Polski dziesiątki tysięcy ton zboża gorszej jakości. Okazało się, że de facto mamy do czynienia z niekontrolowanym importem ukraińskich produktów rolnych do Unii Europejskiej, w tym także do Polski. Środowiska rolnicze przeciwko temu protestują, co jest oczywiste, ponieważ polski rolnik w tej sytuacji nie może wytrzymać konkurencji ze swoim ukraińskim kolegą, kiedy polski rolnik podlega kontroli ogromnej ilości ciał biurokratycznych unijnych, kiedy ma do czynienia z ogromną papierologią, której nie rozumie, którą musi wypełnić, z miliardem przepisów, których też nie rozumie, których musi przestrzegać, a jego ukraiński kolega nie. I w związku z tym oczywiście ukraińskie produkty są tańsze niż polskie, niż unijne, w związku z czym konsument płaci za nie mniej i w związku z tym ukraińskie produkty święcą triumfy na rynku Unii Europejskiej. Chcąc te straty wyrównać polskim rolnikom, przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, jakieś 2 miesiące temu ogłosiła, że będą dotacje, zapomogi. To miało być około 30 milionów euro dla rolników pokrzywdzonych tą sytuacją w Polsce i odpowiednie też dopłaty dla rolników na Słowacji, w Rumunii i gdzieś tam jeszcze. No, dowcip polega na tym, że pani von der Leyen się ni stąd, ni zowąd wycofała z tego. Polski rząd wprawdzie zapowiadał, że będzie zamykał granice, ale Unia Europejska mu tego zakazała. I w rezultacie granica została otwarta, polskie towary jak ukraińskie towary jak wjeżdżały wcześniej, tak wjeżdżają nadal. No co obudziło agresję i złość i protesty polskich rolników, którzy we własnym kraju są dyskryminowani, bo okazało się, że prawo traktuje lepiej ukraińskich rolników niż ich samych.
Zorganizowano protest, który spotkał się z takim samym protestem po stronie ukraińskiej. Przy czym dowcip polega na tym, że Ukraińcy blokują tiry z produktami polskimi, które są tam jakoś zakontraktowane, które spełniają ukraińskie normy. Kiedy sprawa wyszła na jaw, to bardzo taki żenujący, chamski wręcz komentarz wydał wiceminister gospodarki Ukrainy, który stwierdził, że ma pretensje do Polski, że Polska blokuje wjazd ukraińskich produktów rolnych, bo w ten sposób Polska staje po stronie Putina. Tutaj widać jak na dłoni całą iluzję tego polsko-ukraińskiego sojuszu, jaki miał miejsce. Otóż kiedy w lutym 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę, naród polski stanął na wysokości zadania, zaczął uchodźcom z Ukrainy pomagać. Wydaliśmy ciężkie miliardy złotych na pomoc Ukraińcom i to nawet nie mówię tutaj o pomocy rządowej, nie mówię o dostawach broni, amunicji, bo to też. Udostępniliśmy swoje lotniska, bo to też, ale przede wszystkim my jako Polacy zapłaciliśmy za przyjęcie, utrzymanie może 3, a może 5 milionów uchodźców z Ukrainy. Co więksi optymiści mogli mieć nadzieję, że to będzie taki początek do zbudowania sojuszu dwóch państw, że Ukraina zrozumie swoje błędy i przeprosi za rzeź wołyńską, zlikwiduje kult Bandery, zaczną się lepsze relacje między dwoma państwami. Tak się nie stało. Kult Bandery kwitną, jak kwitną, tak kwitną. Ulice Szuchewycza, Bandery, ich nie ubywa, tylko przybywa. Za rzeź wołyńską nikt nie chce przeprosić, ba, co więcej, nawet w tej sytuacji nie udało się wymusić na rządzie ukraińskim zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej, także rzecz znamienna. No i mamy teraz sytuację kolejnego napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich, które moim zdaniem jest takim początkiem zwrotu w tych stosunkach. To teraz już będzie tylko gorzej. I będzie tylko gorzej między innymi dlatego, że zmieniło się stanowisko władz w Niemczech. Otóż władze w Niemczech, które na początku nie chciały w ogóle wspierać walczącej Ukrainy, był przecież konflikt bardzo poważny w łonie NATO między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, bo Niemcy tam zapowiedziały najpierw wysyłkę jakichś zużytych hełmów, potem wysyłkę czołgów, które były w Bundeswehrze niepotrzebne, a potem nagle zmieniły stanowisko, teraz wysyłają tam Leopardy, przynajmniej tak mówią. I jak to wygląda z perspektywy polskiej granicy? Otóż rząd ukraiński, żeby wymusić na Polsce otwarcie tych granic, gdzie poszedł? No poszedł do Berlina i poszedł do Brukseli. I Berlin natychmiast tą inicjatywę podjął. A dlaczego? Otóż dlatego, że w interesie Berlina jest całkowite zniszczenie polskiego rolnictwa. W interesie Berlina jest to, żeby tanie i dobrej jakości produkty rolne, owoce, warzywa, przetwory z Polski nie trafiały na rynki krajów unijnych. I tutaj działanie Ukraińców, którzy zalewają Polskę i pozostałe kraje unijne swoimi tanimi produktami, jest jak najbardziej w interesie Berlina. Zwróćcie Państwo uwagę, że Niemcy sobie zadbały o to, żeby ukraińskie produkty na ich rynek trafiały w bardzo ograniczonym zakresie, a Polska o to nie zadbała. No i doszło do zawiązania sojuszu Kijowa z Berlinem przeciwko polskiemu rolnictwu na życzenie Polski. Głupota polskich polityków właśnie się teraz mści. Ciąg dalszy likwidacji gotówki. Od stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy zakazujące rozliczania gotówkowego transakcji między firmą a klientem indywidualnym powyżej 8 tysięcy złotych i między firmami na kwotę 20 tysięcy złotych. Wszystkie transakcje powyżej tej kwoty będą musiały być przeprowadzone elektronicznie, to znaczy albo przelewem bankowym, albo trzeba będzie zapłacić kartą. Czyli ktoś, kto chce jechać z całą rodziną do Grecji albo do Egiptu na wakacje, już nie zapłaci w biurze podróży gotówką, tylko będzie musiał zrobić przelew. Ktoś, kto chce sobie kupić samochód, też będzie musiał zrobić przelew. Nie będzie mógł nawet za część samochodu zapłacić gotówką. Czemu to wszystko służy? No służy to temu, żeby rząd zaglądał nam do kieszeni, żeby rząd znał nasze transakcje, żeby rząd mógł nas z jednej strony inwigilować, a z drugiej strony prześladować, no bo ja Państwu opowiadałem niedawno o
w zapisach ustawy o fakturach elektronicznych, to będzie polegało na tym, żeby zachęcać, że wszystkie informacje o fakturach, nawet zbieranych przez osoby indywidualne, czy już nie przez firmy, trafią do rejestru i skarbówka będzie o nich wiedziała. No i skarbówka będzie miała algorytmy komputerowe, które będą wykrywać tych, którzy wydają więcej niż zarabiają. No i oczywiście będą tutaj wszczynane jakieś postępowania i tak dalej. Będzie kolejne bohaterskie pokonywanie problemów bezsensownych. Także kto z Państwa planuje jakieś większe zakupy za gotówkę, to niech się spieszy, żeby przed styczniem zdążyć. A skoro o pieniądzach była mowa, to przy pieniądzach pozostajemy i dwie informacje bardzo złe. Rozpoczynają się w całej Polsce kontrole systemów odprowadzania deszczówki. I jeżeli urzędnicy stwierdzą, że odprowadzamy ją źle, w sposób niezgodny z nowymi przepisami, no to będą dawać kary. Kary oczywiście będą dawać wysokie, maksymalna kara to 10 tysięcy złotych. Budżetowi państwa brakuje pieniędzy, więc oczywiście wiadomo jest, że są zakulisowe naciski, aby tych kar dawać jak najwięcej i na jak najwyższe kwoty. O co chodzi? Chodzi o to, że zmieniono tam jakiś czas temu definicję wody ściekowej, wody deszczówkowej i tak dalej. I teraz nie wolno odprowadzać deszczówki do sieci kanalizacyjnej. Wprowadzono w ten sposób przepisy. Deszczówka ma być odprowadzana w jeden sposób, a ścieki w drugi sposób. Znaczy ścieki do kanalizacji, a deszczówka do jakichś zbiorników. No jest to bez sensu, bo potem oczywiście te wody się i tak mieszają ze sobą. No ale przecież socjaliści nie byliby socjalistami, gdyby nam życia nawet w tak błahej sferze nie utrudniali. I ponieważ przepisy te właśnie w czerwcu zaczęły obowiązywać, to ruszyły do polskich domów zmasowane kontrole pracowników wodociągów. Pracownicy wodociągu mają prawo przyjść i skontrolować, czy obywatel odprowadza deszczówkę zgodnie z nowymi przepisami, czyli na przykład, czy nie odprowadza jej do ścieków. Jeżeli ktoś ma podpiętą rynnę do ścieku, to może do kanalizacji, to może zapłacić karę. No i czytamy już, że pierwsze kary się pojawiły. Ciekawostką jest to, zwróćcie Państwo uwagę, że to jest naruszenie konstytucji, konkretnie artykułu 50, który przewiduje prawo do nieskrępowanego dysponowania swoją nieruchomością, na przykład swoim domem, i pozwala urzędnikowi państwowemu wejść do takiego domu tak naprawdę tylko z nakazem prokuratorskim. No przecież pracownicy wodociągów nie mają nakazów prokuratorskich, w związku z czym wymuszają wchodzenie do domów tak naprawdę bezprawnie. To jest aspekt, którego nikt nie podnosił. No ja go podnoszę w tym momencie. Rozmawiałem przed dzisiejszym nagraniem z trzema prawnikami. Każdy z nich stanął na stanowisku, że takiego inspektora można oczywiście nie wpuścić do swojego domu, jak się nie ma ochoty, żeby przeprowadził kontrolę, a można go nie wpuścić w oparciu o artykuł 50 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Także wszyscy ci, którzy tak bardzo miłują Konstytucję, mam nadzieję, że będziecie tą sprawę nagłaśniać. Problem, jak to problem stworzony w eurosocjalizmie jest kompletnie bez sensu, bo co za różnica, czy deszczówkę odprowadzamy do ścieków kanalizacyjnych, czy ją odprowadzamy do jakiegoś innego zbiornika. Przecież to się i tak potem miesza, więc nie ma to żadnego sensu. Co sprawdzają jeszcze kontrolerzy, bo zasięgnąłem języka? No, sprawdzają, czy ci, którzy nie mają podpięcia do kanalizacji, to mają umowy podpisane z firmami, które się zajmują odprowadzaniem takiej wody, czy mają jakieś faktury albo rachunki przez tą firmę wystawione. No absurd goni absurd, ale uważajcie Państwo, bo w całej historii chodzi o to, żeby Was złoić na 9 albo 10 tysięcy złotych. Potężna kwota. Za 10 tysięcy złotych można przecież pojechać na dobre wakacje. Także uważajcie Państwo, a jeżeli nie macie ochoty wpuszczać tych inspektorów z wodociągów, to zasłaniajcie się artykułem 50 Konstytucji. Zmieniają się przepisy dotyczące obowiązkowej termomodernizacji. Mówiłem Państwu kilka tygodni temu o ustawie, w zasadzie o wprowadzonej dyrektywie unijnej, która nakazuje poddać termomodernizacji wszystkie domy. Dzieli je tam na trzy kategorie i każe zacząć od termomodernizacji najstarszych. Chodzi o osiągnięcie tak zwanej niskoemisyjności, żeby właściciele domów, które emitują za dużo węgla, musieli je zmienić. No to będzie prowadzić do bardzo wielu dramatów ludzkich, bo starsi ludzie nie mają przecież pieniędzy na termomodernizację. Ta termomodernizacja w ogóle jest potrzebna jak psu piąta noga.
i będzie dochodzić do mnóstwa dramatów, bo ci ludzie będą dostawać absurdalnie wysokie mandaty, których nie będą mieli z czego zapłacić, więc sprawy trafią do komorników. Komornik będzie zajmował staruszkom taki dom, wystawiał go na sprzedaż i w ten sposób ludzie starsi stracą pod koniec życia cały dorobek swojego życia. Ale już przepisy poszły dalej. Otóż teraz od 1 stycznia 2024 roku nie będzie można nie tylko sprzedać, ale też wynająć. I to już nie tylko domu, ale mieszkania, które nie będzie miało certyfikatu z tego energetycznego. O co chodzi? No chodzi o to, że każdy, już nie tylko dom, ale każde mieszkanie musi mieć wyrobiony taki certyfikat, w którym będzie określone, jaki ślad węglowy ono emituje, czyli czy jest to zeroemisyjny, czy niskoemisyjny budynek. I dopiero jeśli takie świadectwo będzie miało, to świadectwo będzie gdzieś tam wpisane, to taki budynek, takie mieszkanie będzie można sprzedać. No to doprowadzi do tego, że do nędzy w zasadzie ileś tam milionów polskich emerytów, którzy będą chcieli na przykład na stare lata komuś oddać mieszkanie na zasadzie tak zwanej hipoteki odwróconej. No teraz babcia, która ma 900, 3000, 3100 złotych emerytury, będzie musiała kilka albo kilkanaście tysięcy złotych wydać na termomodernizację. No bo jak nie, to nie sprzeda takiego mieszkania, nie podaruje go nikomu, nie wynajmie i tak dalej, i tak dalej. No, czyli dzieje się dokładnie to, co ja mówiłem, że się będzie działo. Potężne łupienie Polaków pod pozorem termomodernizacji. Wchodzi od 1 lipca nowy podatek, taki niby podatek, nie podatek, grzywna, nie grzywna, danina, nie danina, nie wiadomo jak to nazwać, ale efekt będzie taki, że odczujemy to wszyscy w kieszeniach. Otóż od 1 lipca zaczyna działać tak zwany Fundusz Ochrony Rolnictwa. Jego założenia polegają na tym, że firmy, które będą skupować produkty rolne od rolników, żeby potem na przykład sprzedawać je dalej do sieci handlowych albo gdzieś tam indziej, będą musiały płacić na ten Fundusz Ochrony Rolnictwa kwotę tam bodaj 1,5% od wartości tego towaru, który zakupią. Po co? No oficjalnie to sobie pan Morawiecki wymyślił, żeby były pieniądze na wypłatę odszkodowań dla rolników pokrzywdzonych, którym ktoś nie zapłaci za ich produkty rolne. Taki jest sens tego. No, jaki to będzie miało skutek w praktyce? No, w praktyce to oznacza, że wzrosną koszty produktów spożywczych, dlatego że przecież ci, którzy od rolników kupują te produkty, żeby je potem sprzedać, to przecież doliczą sobie tą cenę, którą muszą zapłacić do produktu. No, to jest przecież zupełnie jasne. Jeżeli byśmy przyszli do piekarza i powiedzieli, słuchaj, ty musisz sobie kupić coś, żeby na każdym chlebie to przyklejać, no to przecież piekarz koszty tego przerzuci na tego, kto kupuje chleb. To jest zupełnie jasna sprawa i tu jest dokładnie tak samo. Jeżeli firma zajmująca się handlem produktami spożywczymi będzie kupować od rolników po to, żeby na przykład wprowadzić do sieci handlowych taki produkt, no to i teraz będzie musiała zapłacić duże pieniądze na ten Fundusz Ochrony Rolnictwa, to co ona zrobi? No ona sprzeda drożej do sieci handlowej, a sieć handlowa sprzeda drożej, będzie wystawiać te produkty po wyższych cenach. No ja szczerze powiedziawszy nie wierzę w to, że ten Fundusz Ochrony Rolnictwa będzie spełniał taką rolę, jaką mu pan premier Morawiecki wymyślił, wręcz odwrotnie. Myślę, że będzie to kolejna afera, bo do tego funduszu zostaną zatrudnieni sami swoi z partyjnymi legitymacjami. Co się stanie z tymi pieniędzmi z tego funduszu, nie wiem. Nie wiem według jakich procedur będą one zarządzone. Kto takie odszkodowanie dostanie, a kto nie, bo na pewno będą tutaj rolnicy lepsi i gorsi, tacy, którzy mogą i tacy, którzy nie mogą dostać takiego odszkodowania. Na pewno ci, którzy wykazują postawę lojalną wobec władzy, będą na takie odszkodowanie mogli liczyć, a ci, którzy nie wykazują, to będzie im trochę trudniej. No mam nadzieję, że pieniądze z tego Funduszu Ochrony Rolnictwa nie podzielą losu pieniędzy z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, a boję się, że tak może być. Cała ta idea w ogóle jest kompletnie bez sensu, bo niby dlaczego mamy wprowadzać obowiązek dla firm handlowych odprowadzania pieniędzy na jakiś fundusz, z którego rolnikom ma być wypłacane odszkodowanie w sytuacji, kiedy ktoś inny tym rolnikom nie zapłaci. To dlaczego nie ma takiego samego funduszu dla innych grup zawodowych? To jest absurd. W ogóle takiego funduszu nie powinno być. Polskie władze dołują rolnictwo jak mogą i tu jest problem.
Jest problem rzeczywiście to, że sieci handlowe rolnikom płacą z ogromnym opóźnieniem, ale to rząd powinien bardziej skupić się na zdyscyplinowaniu sieci handlowych, a nie rolników. No ale oczywiście tego nie zrobi, bo sieci handlowe mają potężne budżety na księgowych, na doradców, na prawników i mogą sobie gwizdać na rząd. I płaci za to oczywiście polski rolnik. Także mamy kolejną głupotę, kolejny nonsens, który spowoduje to, że będziemy w sklepach płacić drożej. W sytuacji już i tak ogromnej drożyzny, inflacji, szalejących cen, no można pochylić się przed geniuszem w cudzysłowie pana premiera Morawieckiego i powiedzieć, że nie ma takiej sytuacji, w której nie wymyśliłby sposobu, jak podnieść nam ceny i utrudnić życie. Bardzo złe informacje dochodzą nas zza wschodniej granicy. Przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie prezydenci Rosji i Białorusi Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka podpisali porozumienie, na podstawie którego rosyjskie ładunki jądrowe zostaną umieszczone na Białorusi. Jak ja sobie przeczytałem trochę więcej na ten temat na stronach także rosyjskojęzycznych i zauważyłem, no co już nie jest tajemnicą, że główne ładunki zostaną rozmieszczone na poligonie wojskowym w okolicach miasta Baranowicze. Baranowicze to jest dawne zresztą polskie miasto, przed wojną leżało w granicach II Rzeczpospolitej. Ono się znajduje mniej więcej w połowie drogi między Brześciem a Mińskiem. Ja zresztą jeżdżąc do Mińska wielokrotnie przejeżdżałem przez Baranowicze. Problem polega na tym, że te ładunki mają zasięg mniej więcej 380 km, a więc wniosek z tego taki, że można je wystrzelić w dowolne miejsce w promieniu 380 km, czyli można je wystrzelić nawet na Warszawę. I tu rodzi się pytanie, czy to jest dla Polski sytuacja bezpieczna? Nie, oczywiście to nie jest sytuacja bezpieczna, bo to jest sytuacja taka, że de facto jedno naciśnięcie guzika może spowodować uderzenie rakietowe z bombą nuklearną, znaczy inaczej, może spowodować uruchomienie rakiety, która przenosi bombę nuklearną i uderzenie tą głowicą w Polskę. No, jakie byłyby skutki takiego uderzenia dla Polski, to nie muszę Państwu tłumaczyć, jakby co by się stało, gdyby z Białorusi nadleciała rakieta wyposażona w ładunek termojądrowy i uderzyła w Warszawę. No, mielibyśmy przecież horror nieznany największy od czasów II wojny światowej. Natomiast ważniejsze pytanie jest takie, czy Rosja chce to zrobić. Moim zdaniem to jest taka próba szantażu, straszenia. I to się właśnie zbiega w czasie ze szczytem NATO, to znaczy kiedy ogłoszono, że szczyt NATO odbędzie się tam bodaj 11 czy 12 lipca w Wilnie, to zaraz Putin z Łukaszenką postanowili ogłosić, że rozmieszczają te ładunki nuklearne na terenie Białorusi i opublikować informacje, z których wynika, że one mogą lecieć 400 km na zachód. Moim zdaniem w chwili obecnej takiego zagrożenia, że oni te ładunki odpalą, nie ma, dlatego że gdyby zdecydowali się przed szczytem NATO uderzyć w kraj NATO, to zgodnie z porozumieniami, z doktryną doprowadziłoby to do wojny NATO-Rosja, którą Rosja musiałaby przegrać, bo potencjał technologiczny, militarny i każdy inny NATO jest większy niż potencjał rosyjski, dlatego Rosja się tak boi NATO. Ale tu niestety to jest wniosek na sytuację bieżącą, bo sytuacja obecna jest taka, że państwa NATO, zwłaszcza z tej tak zwanej ściany wschodniej, wspierają jak mogą Ukrainę walczącą z Rosją, ale trzeba przecież brać pod uwagę, bo w polityce nie ma nigdy nic na stałe, w polityce zawsze się wszystko zmienia, że w Stanach Zjednoczonych władzę obejmie ktoś, kto nie jest tak pokojowo nastawiony do Ukrainy, kto nie jest tak przyjaźnie nastawiony do Ukrainy i kto będzie miał pomysł na przykład, żeby się dogadać z Chinami, dogadać z Rosją przeciwko Chinom i wtedy Putin oczywiście zażąda zaprzestania wsparcia Ukrainy. Taki scenariusz, on jest możliwy, może nie w ciągu najbliższego miesiąca czy dwóch, ale on jest tym bardziej groźny, że dotknąłby natychmiast państwa tej tak zwanej dziewiątki bukaresztańskiej, czyli państwa, w tym Polskę, które nie pod egidą NATO, ale z własnej inicjatywy zdecydowały się zwiększyć wsparcie dla walczącej Ukrainy. I trzeba się liczyć ze scenariuszem takim, że kiedy taki temat by wypłynął, to znaczy gołębie amerykańscy
powiedzieliby Putinowi, słuchaj, poprzyj nas przeciwko Chinom, a my ci oddamy Ukrainę, to Putin by natychmiast powiedział, no dobrze, ale przecież wasze państwa członkowskie, tam właśnie Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja, Czechy, Polska i Rumunia, tutaj przeciwko Rosji występują, atakują nas, żołnierzy wysyłają i tak dalej. Wtedy NATO mogłoby odpowiedzieć tak, no słuchaj, to nie NATO robiło, to sobie te kraje robiły same, to ty sobie to sam załatw we własnym gronie z tymi krajami, my to od tego umywamy ręce. I wtedy, gdyby NATO chciało, gdyby Stany Zjednoczone chciały poświęcić Polskę na ołtarzu wielkiej polityki przeciwko Chinom i Polska znalazłaby się w osamotnieniu, to w takim scenariuszu obecność tych głowic zdolnych do przenoszenia ładunków nuklearnych na Białorusi jest niezwykle groźna. Tym bardziej, że Polska popełnia taki błąd, że bardzo dużo mówi o tym, co robi przeciwko Rosji, bo jeżeli się coś robi przeciwko drugiemu państwu, to nie należy o tym mówić, prawda? Niepotrzebnie mówimy o tym, że polskie czołgi pojechały na Ukrainę, niepotrzebnie mówimy o tym, że jacyś ochotnicy polscy walczą przeciwko Rosji, bo to w jakiejś tam odległej czy nieodległej perspektywie czasowej, w kontekście zmieniających się geopolitycznych realiów, daje Rosji pretekst do wyciągnięcia konsekwencji przeciwko Polsce. I teraz Rosja nie może użyć tych ładunków nuklearnych, które rozmieszcza na Białorusi przeciwko Polsce i przeciwko innym krajom, bo to byłby atak na NATO i to by doprowadziło do III wojny światowej, do wojny NATO-Rosja. Ale jeżeli układ sił w NATO się zmieni, jeżeli układ geopolityczny się zmieni, to a te rakiety pozostają, to wtedy może być bardzo groźnie. Ciekawostka, którą polecam tym z Państwa, którzy zastanawiają się, jak powinna zachować się Polska w obliczu konfliktu na wschodzie. I pewien głos w dyskusji z tymi, którzy mówią, że trzeba za wszelką cenę popierać Ukrainę. Otóż Ministerstwo Obrony Narodowej Izraela opublikowało statystyki, z których wynika, że od początku wojny na Ukrainie izraelski przemysł zbrojeniowy zarobił 12,5 miliarda dolarów. Potężna suma, ogromna suma. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że z tych informacji wynika, chociaż nie jest to powiedziane wprost, że tak, znaczy wprost jest powiedziane co innego, wprost jest powiedziane, że izraelski przemysł obronny mógł sobie pozwolić na taki rozwój dzięki znakomitym relacjom zarówno z Rosją, jak i ze Stanami Zjednoczonymi. No, jak to można czytać między wierszami? No, między wierszami można to czytać w taki sposób, że kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to izraelski przemysł zbrojeniowy wspierał obie walczące strony i na tym po prostu zarabiał. Jak to się działo, że obie walczące strony? No wiadomo, że za Ukrainą stoją Stany Zjednoczone. Lobby izraelskie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo silne, w związku z czym pewnie pomogło załatwić rozmaite tam kontrakty dla Ukrainy za pieniądze amerykańskie dla firm izraelskich. To się odbywa w taki sposób, że firmy izraelskie zobowiązały się tam dostarczyć określoną ilość sprzętu na Ukrainę w zamian za pieniądze amerykańskie. Znaczy Amerykanie za to po prostu płacili swoim firmom, swoim sojusznikom. I to był jeden kanał dochodu dla firm izraelskich. Natomiast niezależnie od tego, jakby z tych komunikatów wynikało między wierszami, wykorzystując dobre relacje izraelsko-rosyjskie, te same firmy izraelskie zaopatrywały stronę przeciwną, czyli Rosję. Także mamy drugie państwo po Chinach, które odniosło konkretne korzyści z wojny na Ukrainie. 12,5 miliarda dolarów, no to jest potężna kwota rzeczywiście. Tutaj cytowany przez tą gazetę, która podała, chyba przez Jerusalem Post, wiceminister obrony Izraela stwierdził, że to notuje, przemysł zbrojeniowy notuje bardzo dobrą passę od lutego 2022 roku, że ma nadzieję, że ta passa będzie jeszcze lepsza, etc., etc. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, co robi rząd Izraela w sytuacji, kiedy dwa kraje walczą między sobą na śmierć i życie. No, dostarcza broń jednym i drugim i zarabia na tym potężne pieniądze. No, ciekawa rzecz, że przecież Izrael ma bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Ma też dobre relacje z Rosją i tak potrafił tymi relacjami dysponować i tak grać,
że przemysł zbrojeniowy wzbogacił się potężnie na dostawach broni, jak wszystko na to wskazuje, dla obu stron walczących przeciwko sobie. Mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych z sytuacją zupełnie bezprecedensową, to znaczy aresztowany został były prezydent Donald Trump. Trump został aresztowany przez sąd w Miami, przy czym aresztowany został tylko formalnie, ponieważ nie zatrzymano go za kratkami, nie nałożono na niego kaucji, ani nie ograniczono w żaden sposób jego swobód. Nie do końca wiadomo, o co tam tak naprawdę chodzi, bo proces Trumpa się toczył przy wyłączeniu jawności. I to już jest, proszę Państwa, drugi proces Donalda Trumpa, bo pierwszy się toczył w Nowym Jorku. Tam chodziło o to jakieś wykorzystywanie, finansowanie kampanii wyborczej nie do końca zgodne z przepisami. Teraz Trump został oskarżony o to, że wprowadził w błąd urzędników państwowych, którzy chcieli zabrać tajne dokumenty, jakie u siebie przechowywał w swojej rezydencji na Florydzie. Natomiast oba te procesy mają wspólny mianownik, otóż wyłączenie jawności, bo zarówno proces Trumpa w Nowym Jorku, jak i teraz proces Trumpa w Miami toczył się, zwróćcie Państwo uwagę, przy wyłączonej jawności, to znaczy nie znamy przebiegu rozpraw, nie wiemy, co się tam dzieje, znamy tylko zarzuty i oskarżenia. O co tutaj chodzi tak naprawdę? No, moim zdaniem to wyłączenie jawności służyć ma temu, żeby opinia publiczna nie poznała szczegółów procesu Trumpa, żeby były prezydent nie mógł się bronić, ale de facto chodzi o to, żeby wyrzucić go z polityki i uniemożliwić mu start w wyborach prezydenckich. Trump, ja akurat jestem wielkim fanem prezydenta Trumpa, dlatego że po pierwsze osiągnął ogromny sukces własną pracą, po drugie dlatego, że jego rządy były dla Stanów Zjednoczonych okresem potężnej prosperity. Zwróćcie Państwo uwagę, jak Trump rozhulał gospodarkę amerykańską. No, rasowy menadżer, który przez lata kierował firmą, miał własny biznes, zarobił potężne pieniądze na tym, potraktował politykę po prostu jak biznes i rozkręcił amerykańską gospodarkę. Ja zresztą bardzo go cenię jeszcze za wiele innych rzeczy, za przywiązanie do tradycyjnych wartości, za rozmaite inicjatywy prowolnościowe, za ogólnie rzecz biąc przeciwstawienie się i bezprecedensowe terrorowi lewactwa. I to właśnie jest chyba główną przyczyną problemów prawnych teraz Donalda Trumpa, że jego tak naprawdę boją się panicznie wszelkie ruchy lewicowe, bo polityka Trumpa, na przykład obniżania podatków, zwiększania wolności, likwidacji biurokracji i tym podobne, no, amerykańskiej lewicy są nie w smak. Polityka pro-life, którą Trump prowadził, bo przecież on był sympatykiem ruchów pro-life, on nie podpisał żadnego dekretu, który by zwiększył tak zwane prawa aborcyjne, wręcz odwrotnie. On starał się ograniczać liberalizację prawa aborcyjnego, był przeciwnikiem aborcji i chwała mu za to. Ale Donald Trump, on wie, gdzie on popełnił błąd. On popełnił błąd w tym, że dał sobie odebrać władzę po tym tak zwanym szturmie na Kapitol. On gdzieś tam w pewnym momencie sytuacja mu się wymknęła spod kontroli i on bardzo chciałby wrócić do polityki. I ja myślę, że te skrajnie lewicowe ruchy doskonale wiedzą, że Trump, gdyby przyszedł z powrotem do władzy, z pewnością oczywiście kontynuowałby tą politykę, którą wcześniej bardzo korzystną, zwłaszcza gospodarczo dla Stanów Zjednoczonych, ale mógłby się rozprawić z tymi wszystkimi lewackimi ruchami, które nieprawdopodobnie niszczą Stany Zjednoczone. Bo proszę Państwa, my tutaj, którzy siedzimy w Polsce, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Trump był, można to powiedzieć, trochę takim mężem opatrznościowym, bo on przez swoją politykę zahamował rozpad Ameryki, która jest rozsadzana przez skrajnie lewackie tam inicjatywy, bojówki i tak dalej, i tak dalej. I tego mu skrajna lewica amerykańska nie może wybaczyć. Trzymam kciuki za prezydenta Trumpa. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego zwycięsko, że wróci do wielkiej polityki i pomoże znowu uczynić Amerykę wielką. I to będzie ta Ameryka, którą my kochamy, czyli Ameryka wolności, swobody gospodarczej, Ameryka wartości, Ameryka potęgi, a nie Ameryka lewackiego dziadostwa.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Jak zwykle zapraszam do lektury moich książek. Dzisiaj mówiliśmy dużo o pieniądzach, więc dwie moje książki najnowsze, którą wydawca mi każe reklamować, Fundusz Zbrodni, Kulisy Afery Foss. Druga książka dla ludzi o mocnych nerwach, o której już wielokrotnie mówiłem, Imperium Marnotrawstwa, czyli Gdzie znikają nasze pieniądze. Wstrząsająca książka, do recenzje, które dostaję, pozytywne dla mnie, mówią, tam pada najczęściej słowo, że ta książka jest wstrząsająca. Jak zwykle oczywiście, bardzo Państwa proszę o komentowanie moich materiałów, to dla zasięgu. Bardzo proszę o ich udostępnianie. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Zbliżam się powoli do 40 tysięcy subskrybentów. Bardzo chciałbym ten próg przekroczyć. A tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce, to, co ujawniam i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tym zostawiam numer rachunku bankowego oraz linki do Patronite, PayPala i zrzutki. Każda forma pomocy mile widziana, ten kanał istnieje i może się rozwijać tylko dzięki Państwa wsparciu i pomocy. Do zobaczenia.